Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Państwa, dla widzów Królewskiej TV, tego kanału, mamy kilka ciekawostek. Nie są to kwestie może techniczne, ale można powiedzieć, że to są kwestie merytoryczne, kwestie prawne, można tak to nazwać. I są to związane z tym, co się akurat dzieje w przestrzeni internetowej. W związku, wszystko oczywiście ma, wszystko ma połączenie z niebocentryzmem. Otóż parę lat temu zadawano mi takie pytania pod wieloma filmami. No i jakie to ma znaczenie, jakie kształt ma Ziemia? Oczywiście dzisiaj w internecie są zajadłe spory na ten temat. Akurat nikt się wbrew pozorom nikt się nie spiera o niebocentryzm. To jest ciekawostka. Ale się spierają o inne poglądy. Natomiast chcę powiedzieć, że te spory są bardzo zajadłe, no i w końcu zdążyłem się dowiedzieć, no i mi też zadawano pytania, chyba nawet, ja wiem, może 2 lata temu, na ten temat, jakie to ma znaczenie, jaki kształt ma Ziemia. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Tylko i wyłącznie niebocentryzm daje rozwiązanie, ponieważ konstrukcja niebocentryzmu zawiera tego, oraz mieszkanie jego, który ma moc i siłę wszystko doprowadzić do takiego stanu, jak było na początku stworzenia. Wtedy Ziemia była parkiem, były potężne tak zwane drzewa Edenu i tak dalej, chociaż to nie jest właściwe słowo. No, park jest dobre słowo. Wszystko było, były potężne, wielkie i tak dalej, przekazywały energię dla ludzi. My mieliśmy inne życie. Polany mieli, może tak, społeczeństwo było tylko i wyłącznie. Tam mieszkali Polany, czyli genotyp ojca. Oczywiście z czasem to się wszystko zmieniło. Trzeba było ten wspaniały park zniszczyć właśnie dla zasady sprawiedliwości. Trzeba było zrobił to ten, który mieszka w pałacu, czyli ojciec niebocentryczny. I tutaj są właśnie takie szczegóły, które dochodzą w tej kwestii, w tym filmie. No, pytano się mnie, jak twój Bóg ma na imię. Słuchajcie, to imię, jeżeli będzie kiedykolwiek wyjawione, a będzie, no to można powiedzieć, strach się bać dla tych, którzy po prostu nie będą, znaczy będą inni od genotypu jego. No i tutaj Viola mi to daje znać, chce też się tutaj włączyć do tej dyskusji. No i prosimy. Dzień dobry jeszcze raz. Imienia może nie znamy, ale już wiemy, że pałac to jest kart. O właśnie, pałac serce jest kart. Pola. Serce pola. No dobrze, o, już tutaj dobre przypomnienie, no bo widzicie, wszystkiego się nie da wspomnieć. Ja zawsze patrzę na pewne kwestie z swojego punktu widzenia. Viola zwraca uwagę też na pewne kwestie ze swojego punktu widzenia. Ale to pytanie, jakie właśnie, to jest gwóźdź programu praktycznie tego filmu, jakie to ma znaczenie? Ponieważ są ogromne spory. Znaczy, ogromne spory na temat kształtu Ziemi i to dość zajadłe w internecie. A dlaczego? Wiecie, dlaczego są spory? Bo jedni, ponieważ oni wszyscy, którzy się tak spierają zajadle, nie mają rozwiązania. I dlatego jedni drugich punktują,
wyzywają od głupków, jakiś tak dalej i tak dalej. Nawet w kwietniu tutaj zrobiono taki film, gdzie tam powiedzmy, dlaczego wierzą ci tam i tak dalej, że to są tak, jakiś tam zakład psychiatryczny i tak dalej tam opowiadają, ale dotyczy, akurat nie ruszają wcale słowa niebocentryzm. Nawet nie dotykają tego, nawet nie wypowiadają. Bardzo celowo, bo słuchajcie, sprawa, wszystko można mówić o takim poglądzie, czy o takim poglądzie, jedni drugich tam punktują, ponieważ no wiadomo, argumentacja jednych czy drugich jest dziurawa. Dlatego przez cały internet sobie jedni robią filmy o drugich, drudzy robią o pierwszych i tak sobie te, powiedzmy, i kręci się, jak to się mówi, lody, serwery mają ogromną pojemność, no i tak dalej. Tu chodzi też o to, żeby właśnie te pierdoły zasilać uwagą ludzką, zasilać energią. Natomiast nikt nie będzie mówił o niebocentryzmie i nawet jeśli ktoś wspomni cokolwiek, to zaraz jest wyśmiany, wyzwany od głupków. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było dyskusji na ten temat. A dlaczego? Dlatego, że wtedy to zasila się uwagą, to by się zasilało uwagą i zasilałoby się energią. Chodzi o to, żeby prawda nie wypłynęła, żeby ona była zduszona. Otóż to. No i widzimy, praktycznie wiele odpowiedziała na ten film, praktycznie. Ale co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? Ponieważ niebocentryzm daje rozwiązanie. Nie tak dawno mi zarzucono, że niebocentryzm nie ma nic do zaoferowania. Hej, jak to nie ma? Ci, którzy to pisali pod ileś tam filmami do tyłu, doskonale wiem, że oni będą oglądać ten film. Tak, tak, słuchajcie, to właśnie o nich mowa. Oni twierdzą, czyli oni tak właśnie celowo, że nie ma nic do zaoferowania. Nawet między sobą próbowali dyskutować, że nie ma nic do zaoferowania. Jak najbardziej ma do zaoferowania. Rozwiązanie tak zwane strukturalne, rozwiązanie ostateczne, po którym już nigdy nie będzie jakichkolwiek problemów. My wiemy również, że przyroda wróci do poprzedniego stanu. O tym tu jest przykład, to urządzenie Ebnera. Można przywrócić pierwotny kod genetyczny, nie tylko roślin, zwierząt, ale i nas. Tak jest. Ponieważ my mamy DNA zanieczyszczone, DNA pierwotne jest mocno zhybrydyzowane na chwilę obecną. Ale my już wiemy, że są pierwsze symptomy, że to DNA się przywraca. No nie będziemy tutaj mówić o szczegółach, bo jeszcze nie znamy tych szczegółów do końca, ale tak, wszystko na to wszystko wskazuje. Tak. Tak, ale to wskazuje, że po prostu pewne rzeczy się już po prostu powoli prostują. Ale system funkcjonuje. W najlepsze. System będzie się ratował. Czy on tak najlepsze funkcjonuje? Znaczy on funkcjonuje najlepsze w tym sensie, że nie ma jakichś krachów i tak dalej. Ale o co głównie tutaj chodzi? Że niebocentryzm ma to do siebie, że on niesie rozwiązanie. Żadna inna wersja tak zwanego kształtu Ziemi nie niesie żadnego rozwiązania. To jest największy ból właśnie tych wszystkich, którzy się pingpongują. Jedni punktują drugich, a drudzy punktują pierwszych. I to jest, powiedzmy, jest po prostu... Koło się zamyka. Koło się zamyka i tak dalej. Ponieważ nie ma rozwiązania. Jedni i drudzy nie mają rozwiązania. Natomiast niebocentryzm ma rozwiązanie. I najlepiej nie pingpongować się z niebocentryzmem. No kwestia jest bardzo prosta. Kwestia jest bardzo prosta. Państwo macie siedzieć w negatywnych emocjach. I być siedzieć w beznadziei tak zwanej. O, to jest. Ponieważ wtedy się generuje odpowiednią energię, która stanowi pożywienie dla niektórych bytów. Tak jest. Dlatego macie Państwo myśleć o tym, że nie ma nadziei. O, właśnie. Macie myśleć, że właśnie tak to jest, tak? A najlepiej to iść i na brzozę się tam zarzucić sznur i się powiedzieć. I zadymać. Tak, bo słuchajcie, przebudzenie jest
w internecie choćby, czy w ogóle jest ten taki ruch przebudzenia, ale słuchajcie, to jeszcze do tego trzeba się przebudzić z tego przebudzenia, bo to wszystko to jest w 99,9% kontrolowane. Kontrolowane, ponieważ jeśli już ludzie zaczęli się budzić z tej fikcji, w której żyjemy, z tego blefu, no to trzeba było wszystkich przekierować. I dlatego jest prawie 100% kontrola nad tym wszystkim, a wszystko prowadzi do tego, abyście czuli się beznadziejnie. No właśnie, tutaj powiedziałaś jeszcze następną ciekawostkę, tak zwane przekierowanie. Tu chcę powiedzieć o niebocentryzmie jako takim z punktu widzenia technicznego. Jeżeli nawet niebocentryzm, żyjemy w kuli, byłby tylko i wyłącznie kwestią techniczną, nie miałoby to najmniejszego znaczenia, gdyby się nie powiedziało o konstrukcji do końca. Bo jak to jest, niektórzy próbują traktować, niebocentryzm, no dobra, żyjemy powiedzmy w kuli, no i sobie żyjemy w kuli, no i co z tego, że żyjemy w kuli. Ale w kuli znajduje się pałac, nie tylko my, ale również pałac, diamentowy pałac tego, który rozwiąże wszystkie problemy i da nadzieję, da rozwiązanie, bo tam jest rozwiązanie. To rozwiązanie jest właśnie, ponieważ tam mieszka ten, który ma nieograniczone możliwości i to zostanie wykorzystane, dlatego wszystko będzie odtworzone. Odtworzenie, o, tak to można nazwać. I dzisiaj, i teraz tak, to jest jeden szczegół. Natomiast mówiłaś tutaj o tak zwanym przekierowaniu. Otóż tak, dobra, no to dobra, sprawy techniczne, powiedzmy sam w sobie nic, ale właśnie, bo są kwestie, okazuje się kwestie nie tylko techniczne, ale kwestie prawne. Dlaczego mamy dzisiaj tak, a nie inaczej? Mówiliśmy w filmie o umowie i ja Państwu tutaj się wszystko to, co się da, Państwu zalinkuję, łącznie ten film o umowie. I dzisiaj jest taki świadomy trend, bym powiedział. To jest taka przedłużka tej wojny, która była powiedzmy od 2014 roku z niebocentryzmem. Dzisiaj jest tak zwane przekierowanie. Otóż wykorzystuje się fragmenty filmów naszych i w tyle gada facet, który dywaguje na temat tej istoty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Która mieszka w kuli. Która mieszka w kuli, ale on dywaguje, że to no to, 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 to tam jest i tak dalej. On nawet nie mówi o tym, że mieszka w kuli. Nie, on nie mówi. On tylko mówi, to jest ta jakby ta inteligencja, jakoś to tak opisuje go w ten sposób, żeby przypadkiem nie powiedzieć, że on mieszka w pałacu diamentowym, że pałac mamy nad naszymi głowami. Niektórzy nawet już no tak prześmiewczo starają się powiedzieć, że no, że niebocentryzm niesie właśnie ten pałac. No, w porządku. Że niesie pan, no dobrze, w porządku. I jak jest pałac, to reszta ma. Ci, którzy powiedzmy się stawiają, no to mają przegrane. Ale to jest kwestia czasu i każdy ma dzisiaj, póki system funkcjonuje, każdy ma do tego prawo. Nawet może powiedzmy nie wierzyć, albo nie, chociaż to widać, czasami widać, ale czasami no niektórzy powiedzmy nie dadzą, nie przekonają się. Ale dlaczego niektórzy się nie przekonają? Aha, dlaczego się niektórzy nie przekonają po prostu? Są różne przyczyny, nie będziemy tutaj gdybać, powiedzmy, albo powiedzieć, że to jest tak, że ktoś się nie przekona. Są jeszcze inne kwestie, dla których właśnie ludzie nie chcą się przekonać, bo to ludzie, no właśnie, to jest kwestia, zaraz dojdziemy do tych kwestii, czy ktoś jest genotypem, czy nie, ponieważ co się okazuje? Ja tu przy okazji chcę podziękować za wszystkie maile, które świadczą o tym, że wielu ludziom wiedza o niebocentryzmie i wiedza o tym pałacu, gdzie mieszka ten, który rozwiąże wszystkie problemy, bardzo pomogła, ponieważ oni zaczęli się do niego zwracać.
i rozwiązywać swoje problemy, takie lokalne, te, które mają w zasięgu ręki, z którymi muszą się borykać. Ponieważ Polany właśnie oni mają w genach, w sercu mają tego, który mieszka tam w pałacu. Oni go mają. Tak, to jest mini pałac, mini kast. Tak, nasze serce to jest mini pałac. To jest mini pałac, to jest taki odpowiednik pałacu, mini pałac. I dlatego cały wysiłek systemu, nawet tych tak zwanych przekierowywaczy, to polega na tym, żeby te osoby, które są w tej przestrzeni internetowej, żeby one nie znalazły i nie zasilały swoimi myślami, modlitwami, rozmowami tego, który mieszka w pałacu. O to chodzi. To jest podstawowa kwestia prawna, tak z naszego punktu widzenia. To jest dość ważna sprawa prawna. Chodzi o wskrzeszenie Ojca Niebocentrycznego. To tak jest bardzo ważna kwestia. Tak, żeby on był dalej tam wyłączony, pałac, nie ma go i tak dalej. Nikt o nim nie wie, nie myśli, nie rozmawia. Nikt nie rozmawia i jego nie ma. Jego nie ma w świadomości. Tak, a w tym momencie, jeżeli w tej przestrzeni internetowej pojawia się niebocentryzm, zaczął się 6 lat temu, ten proces wyłuskiwania właśnie tych Polan ze społeczeństwa, no powiedzmy ludzkiego, no to już jest problem, no i dlatego po prostu nawet jest już praca nad tym, aby po prostu, no właśnie, żeby jakoś to przekierować, żeby zmniejszyć zainteresowanie tym, który mieszka w Diamentowym Pałacu. O, to jest tak, żeby się Polany, ci, którzy jeszcze tam zostali w tej przestrzeni internetowej, w tym całym społeczeństwie, żeby oni nie znaleźli tego, który mieszka w pałacu. Ale moim zdaniem ten proces jest i maile świadczą o tym, że coraz więcej jest osób, czyli coraz więcej, może nie tyle coraz więcej, co wydawałoby się, że już powiedzmy wszyscy wiedzą, ci to mają wiedzę, a się okazuje, że jeszcze tam się ktoś znajdzie, tu tego, tam, że coś napisze, podziękuje i tak dalej. Nie? Czyli ten proces nadal trwa. Co chciałaś wielu powiedzieć? Chyba mi wyszło z głowy, ale chyba chodzi o to z tą umową, że przeciwnik Ojca Niebocentrycznego musiał się przechwalać, że on wytrze ze świadomości niebocentryzm, natomiast z tego co wiemy, to zawsze niebocentryzm w jakiś sposób istniał. Mówią o tym mandale i inne historyczne jakieś pamiątki. Także ten niebocentryzm mimo wszystko zawsze istniał. Tak, mimo, bo ostatnio żeśmy analizowali, mimo właśnie takich, można powiedzieć, wpadek, jak to się nazywa. No to tak mówiło. Tak, no. Mamy po prostu postawę Cyrusa Tida, jego moralną postawę. To też była swoista wtopa. Znaczy ja wiem, że to wtopa po prostu, no w każdym razie nie zachował się jak należy. Nie dał dobrego świadectwa. Tak samo w latach 90. została zlikwidowana sekta Dawida Koresza. Zwróćcie uwagę, też skończyło się gigantycznym mordem, można powiedzieć państwowy mord na 70 paru osobach. Oni też wierzyli, że żyjemy w kuli, tylko ten David Koresz się miał za jakiegoś właśnie Koresza, czyli jakiegoś zbawcę, wybawcę i tak dalej. Nie? Koresz to tak pochodzi od Cyrusa, tak? Tak, od Cyrusa. Wielkiego, tak. Cyrusa Wielkiego, ten, który zdobył Babilon. No to oni, ten Babilon Wielki, czyli to społeczeństwo jakby zdobyte i tak dalej, i tak dalej. Ale też właśnie to było takie, próbowano ten niebocentryzm zdusić. I zawsze przekierować, tak? Przekierować właśnie, jakoś przekierować. No i w sumie robił takie, w sumie można to inaczej nazwać, taki Cyrus Tid, ten, który zrobił ten, który zrobił po prostu coś takiego jak doświadczenie geodezyjne z 1897 roku. Mimo tego, że oni zrobili ogromny wysiłek
i udowodnili to praktycznie, no to jednak jego postawa świadczyła o tym, że po prostu no, dał w twarz niebocentryzmowi, ponieważ sam się miał za Jezusa. Za Jezusa. O. Umarł, a później trzeba było jego ciało przez inspektora nadzoru sanitarnego wręcz po prostu trzeba było zabrać ciało i pochować po jego śmierci. No i tak dalej. No, no tutaj... to są skutki Biblii. To jest właśnie skutki właśnie tak, tego Biblii. Bo my wiemy, że prawdziwy Polano, który głosił prawdę niebocentryczną i głosił prawdy pochodzące z kart, istniał i nie był to Jezus. A z niego, za jego przykładem zrobiono, stworzono taką postać jak Jezus. I opisano religię. To w Nowym Testamencie. O, tak. Tutaj też jest właśnie mowa o tym. Też tutaj dla niektórzy, ponieważ mi to zarzucają, tak, że ja to powinienem, tak, dopiero robię filmy i tak dalej, że to właśnie, że ja powinienem po prostu nie odwracać się tutaj od tak zwanego Jezusa. No to tutaj powiem, że ich, że ten, który urodził się na Krymie, a działał w Bosforze, to zupełnie nie ten, który niby zrobiono z niego historię funkcjonowania w Palestynie. Powstaje pytanie, dlaczego Palestyna? To ponieważ trzeba było zrobić jednej grupie etnicznej, ja wiem, no niech będzie etniczna. Trzeba było zrobić historię, to zrobiono Nowy Testament. Nie? Nawet taki doktor Fomienko to twierdzi do dzisiaj, że pierw był Nowy Testament, a później dorobiono Stary Testament. A to już jest oddzielny temat. Jest, i nie ma co się tutaj zagłębiać. Natomiast wracając do tematu, to widać właśnie te przekierowania, nie? Tak, nawet cały czas. W obecnych czasach. Dzisiaj są przekierowania. Mamy przekierowaczy, tak? Tak. Niebocentrycznych przekierowaczy, którzy gdzieś tam muszą tę wiedzę przekierować na sklep tego uzurpatora, tak, który jest. Ma parę lat. Tak, a więc sklep. Widzimy postawę z historii, co niektórych sytuacje tego zawsze było. Czyli niebocentryzm był zawsze. Bo to tak patrząc historycznie, nawet w nowoczesnych czasach też był. No i w końcu pojawił się w 2009 roku, dobrze? W przestrzeni internetowej na krótko, a w 2013 już poszła cała seria filmów dowodowych. No i które funkcjonują do dzisiaj. I ja ze swojej strony chyba z tych ciekawostek to już jest wszystko. Co ja bym chciała jeszcze powiedzieć Państwu, ponieważ bardzo dużo się mówi o tej technologii 5G. Ja zachęcam Państwa, żebyście się oczyszczali z metali ciężkich. Może kiedyś zrobimy film na ten temat, a może ja zrobię na swoim kanale. Natomiast zachęcam Państwa, żebyście chodzili często do lasu. Nawet jak macie trochę dalej, to wsiadajcie w auto i jedźcie. Jest zupełnie inaczej w lesie. Po pierwsze, zostawiamy całą technologię w domu, czyli telefony komórkowe i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy do lasu i zobaczycie, że od razu tam czujemy się inaczej, ponieważ są te próby 5G i bardzo wiele osób skarży się, i ja nie tylko wśród swoich znajomych niebocentryków, ale również wśród na innych forach, tak, zdarza mi się zaglądać i czytam, że ludzie mają kłopoty właśnie z zanikaniem pamięci, z poczuciem jakichś tam zawrotów głowy. Prawdopodobnie to wynika z tych prób 5G, natomiast słuchajcie, w momencie, gdy wyjdziecie do lasu, tam nie działają technologie, bo tam gubi wam się sygnał. No i co, przytulajcie się, słuchajcie, do drzew, tylko nie do wszystkich. A, no właśnie. Można się przytulać do brzozy, to na pewno. No to już przetestowane. Doświadczeń. Przetestowane. I można się przytulać na pewno do sosny, jeśli coś jeszcze wpadnie. Bo słuchajcie, tutaj ja też się bawię słowami. Na przykład jak weźmiecie grab, to od końca macie brak. Czyli co? Nie ma energii od ojca. Drzewa to są anteny do ojca niebocentrycznego, mimo to, że to są drzewa polne. Natomiast one świetnie przewodzą eter.
i możemy się oczyścić, możemy się uziemić przy takim drzewie, przytulając się do niego, i możemy się również duchowo przynajmniej próbować uzdrowić. No i chyba tyle z mojej strony. No, z mojej strony tyle, że jeszcze zachęcam do opisu. Tam postaramy się tam zalinkować wszystko, co się da. Odnośnie tego, że trzeba wskrzeszać i naszego Ojca Niebocentrycznego, wskrzeszać oczywiście w cudzysłowie. Przekazywać, to może inaczej, to jest przekazane, przekazywać moralne poparcie jego dla jego poczynań w przeszłości. Wskrzeszać pamięć o Ojcu, o, może się źle wyraziło. W przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości, czyli wkładać na jego ręce nasze moralne poparcie. O. W związku z tym ja zrobiłam kilka tygodni temu taki filmik, który też zalinkujemy. No właśnie. I chyba z tych ciekawostek to już wszystko. Jeżeli coś wpadnie, ponieważ mamy tutaj w kolejce taki pewien ciekawy film techniczny, ale to trochę wody musi upłynąć, ponieważ szczegóły techniczne to trzeba dopracować. Ponieważ żeby film był na tyle ciekawy, na tyle, żeby można było jego obejrzeć, żeby miał oglądalność. No i w kolejce stoi ten film o Tartarii. On będzie, proszę Państwa, z tym, że troszeczkę się tutaj borykam datowo, bo tutaj coś mi się datowo nie pokrywa. Natomiast najwyżej następny w kolejce będzie o tej Grand Tartarii, jakoś sobie z tym poradzimy. No dobra, to chyba wszystko. Do usłyszenia.